Na logikę zresztą to trzeba sobie zawsze brać. I dobra, skoro już mamy tutaj zebrany jeden z żołędzi, to teraz wypadałoby wrócić do góry i pójść w dalszą sekcję gry. Tak mi się wydaje, że to brzmi jak jakiś pomysł. Jaki by nie był, jest chyba dobry. Okej. Mamy teraz tutaj tę sekcję. Możemy teoretycznie pójść tutaj. Teoretycznie. Natomiast w praktyce ja bym chyba jeszcze tutaj nie szedł. Ja bym chyba poszedł w inną stronę zupełnie. Ponieważ jak szliśmy do pierwszej strefy, do pierwszej tej części. Ja wam może nawet pokażę gdzie. O właśnie tam. Tam gdzie teraz się kieruję znowu. To była tam też taka sekcja, która była dla nas zablokowana przez to, że nie mieliśmy umiejętności double jumpa. To było tutaj? Możliwe, że to było tutaj. Ale jednak nie, to chyba nie było tutaj. Była w każdym razie jedna taka sekcja. O, przy okazji znajdźkę mamy. Nie, to nie było tutaj. Czyli ja coś pokićkałem. Mi się coś wydawało. No trudno, mogło mi się coś wydawać. A może jednak mi się coś nie wydawało? Nie, nie wydawało mi się. Dobrze myślałem. Patrzcie. Tu mamy sekcję na przykład, którą warto byłoby się zainteresować. Kolejna znajdźka jest tutaj już zebrana. Tak więc teraz możemy oficjalnie. Może nie. Boże, co ja chciałem w ogóle powiedzieć? Teraz możemy oficjalnie zabrać się za właściwą część. Aczkolwiek. Jedna rzecz mi nie daje spokoju. Ładnie trzepiemy znajdźki, powiem wam szczerze. Ładnie, bardzo ładnie. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda nasz. Jak wyglądają nasze statystyki. Warto byłoby luknąć sobie, czy tutaj już mamy wszystkie kawałeczki zebrane, czy jednak czegoś tam brakuje. Nie wszystko, mamy dopiero trzy zebrane. Tutaj nam tak naprawdę. No, tu będziemy mieli spory backtracking, nie żeby coś. Tu naprawdę będziemy mieli spory backtracking. Czy teraz umiejętność double jumpa posłuży mi, żeby nie,
Bo teraz, żeby dostać się tam, to muszę nauczyć się umiejętności dostania się przez te pierścienie, które tutaj widzieliście przed chwilą. A więc dobra, no skoro już nie mamy nic więcej do roboty, to ruszmy dalej z fabułą, chociaż. Chociaż nie, bo tutaj coś jest. Ale pochowane są te sekrety, powiem wam szczerze. Naprawdę, wielki plus dla tej gierki za tak schowanie sekretów. Ja bardzo lubię właśnie, jak sekrety są chowane w takich dość nieoczywistych miejscach, bo to sprawia, że kiedy zdobywasz taki sekret, to jednak masz większą satysfakcję, że ej, patrz, odkryłem to. Sam do tego doszedłem. To jest bardzo fajne uczucie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale możecie się tym oczywiście podzielić w sekcji komentarzy. Zaraz będziemy mieli 40 minut na liczniku sesji. Tak standardowo sobie do godzinki dobijemy z kawałkiem i tyle. No spokojnie, mi się nie śpieszy, jeżeli chodzi o tę gierkę. Mogę sobie tak po godzince porobić, nie ma problemu. Nie daje mi spokoju ta sekcja. Tutaj coś na bank jest, coś ukryte. Dobra, jestem tutaj i co? I nic. I nic tutaj nie ma. Nadal mnie drażni to, bo to ewidentnie widać, że tam coś jest. Ale niestety nie mamy możliwości przesunięcia tego, a szkoda, bo przydałoby się taka umiejętność. Bardzo by się przydała, bym nawet powiem więcej. Bardzo, bardzo by się przydała. I kurczę, ile mamutów tutaj mamy. Masakra. A tam w ogóle te fioletowe cosie, to są właśnie światła, które oznaczają, ile nam jeszcze światów zostało do zwiedzenia, tak więc no nie jest to długa gra, jak zresztą możecie zauważyć. Podejrzewam, że to dosłownie jest kwestia jeszcze może z trzech sesji i będziemy mieli tę grę skończoną. Myślę, że tak mniej więcej nam pójdzie. Bo pamiętajcie, że to nie jest tak, że my teraz robimy tylko i wyłącznie cały drugi świat, tylko że to jest drugi świat podzielony na poziomy, no nie? Musicie brać też to pod uwagę, że to jest drugi świat podzielony na poziomy. Więc tutaj może będziemy mieli jeszcze z dwie sekcje i następny poziom nas będzie już czekał. W ogóle muszę sobie przesunąć bardziej mikrofon tutaj, o! O tak, sobie przesunę. Może trochę pop filtr zmniejszę, żeby nie było tak, że mi będzie gębę zasłaniał. Chodź tutaj, o. No trzymaj się! Dobra, tak będziesz siedział, bo nie potrafisz, kurde, się zachować. Co za głupi mikrofon. Masakra. I teraz oczywiście będzie, że o, jak nie ten, jak nie postacie z gry, to teraz mikrofony obrażasz. No i obrażam, i co w związku z tym? Jakby to są rzeczy, które mi nigdy nie odpowiedzą. Bo nie chcą ze mną dyskutować. Szkoda. Tam widziałem, że mamy kolejną znajdźkę. Dokładnie tak. Jezu, teraz ten double jump to jest po prostu, no, nagroda życia, no nie?
Nagroda życia bez kitu. Nadal ubolewam nad tym, że w tych lodowcach nie ma tych zamrożonych zwierząt. Jako taką, nie wiem, ciekawostkę. Jako coś, co byśmy mogli sobie zobaczyć. Na czym trochę bardziej skupić uwagę. Tak zatrzymać się i spojrzeć, no nie? Szkoda. No ale no, twórcy zrobili jak uważali. Skoro uważali, że tak będzie lepiej, no to... to nic, tylko musimy uszanować ich decyzję. Coś chciałem powiedzieć, a zapomniałem, że ostatni checkpoint jest trochę wcześniej niż mi się wydawało. Tam nie mam zamiaru iść, bo... Jednak to jest jakaś znajdźka, przepraszam bardzo. A to z daleka trochę wyglądało strasznie realistycznie, jakby tam kurde stało jakieś zwierzę. Ale nie zauważyłem w ogóle tego podium, które tam było, nie? Pod łapami tej zwierzyny. Następny poziom. To jest to, co mówiłem. Pierwsza sekcja zrobiona. The Endless Lake. Jedna statuetka i 4T. Dobra, okej. Jak wygląda mapa? Teraz krążymy w tę stronę, czyli teraz tak. The Endless Lake jest pierwszym poziomem z drugiej sekcji, z drugiej strefy, jak chcemy sobie to nazwać. Więc tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery poziomy tutaj. Cztery poziomy tam, cztery poziomy tam. Czyli tu mamy środek, od środka się zaczyna. Pierwsza strefa miała cztery poziomy. Następna ma cztery, to jest już osiem. 16 poziomów razem. Dobra, okej. Krótka, szybka matematyka, z której... akurat jestem dobry, jeżeli chodzi o taką prostą matematykę. Czyli prosta mam na myśli 2 plus 2, 2 razy 2. Mnożenie, dzielenie, odejmowanie. To jest dopiero matematyka. I taka matematyka powinna być do końca życia, a nie tam jakieś kurde ułamki, procenty czy inne duperele. Po co to komu potrzebne w życiu? Powiedzcie mi tak szczerze, po co to komu? Czyli to trzeba przesunąć tutaj. A ja nie mam wystarczająco siły, więc idziemy sobie stąd. Do widzenia. Kurde, powiem wam szczerze, że nie mogę naprawdę przestać podziwiać tych widoków. Że to po prostu pięknie wygląda. Te lokacje pięknie wyglądają, naprawdę. Tu nic nie mamy, nic nie mamy. Aha!
Sorki, że ja tak w sumie teraz nic nie mówiłem, ale chciałem, żebyście się po prostu wsłuchali w to, co ma ogólnie miejsce w tle. No naprawdę, kurczę pieczone, nieziemski jest tutaj klimat. Póki co na razie mamy wszystko zebrane, żadnych znajdziek nie ominąłem. Znaczy dobra, ominąłem znajdźki, do których dostać się nie mogę. Natomiast te, które mogę zdobyć, to raczej zdobywam, więc... Tak mi się wydaje, że przynajmniej nic nie pominąłem teraz po drodze. Wiewiór, czemu się utopiłeś? O, to są też ładne widoki tutaj. No nie mówcie, żebyście się nie wybrali w takie góry. Żeby na takich nartach czy na snowboardzie pozjeżdżać. Nie mówcie, żebyście tego nie zrobili. Bo wam nie uwierzę, po prostu. No i dobra, kolejny fragmencik mamy zebrany. Subcio. Strasznie dużo ich teraz zebrałem, powiem szczerze. Strasznie dużo. Nie wiem, myślę, że tak w sumie sesję poprowadzimy do zakończenia poziomu. Jeżeli poziom się teraz skończy, to najwyżej kawałeczek następnego przejdziemy i tyle. Bo też mówię, nie chcę robić nie wiadomo jak gigantycznych sesji z tego, bo myślę, że to na dwa spokojnie odcinki starczy. A być może, nie wiem, w tym tygodniu jeszcze Sonica Frontiers nagram. Żeby tak fajnie tydzień zamknąć. A jak nie Sonica Frontiers... Znaczy nie, Sonica Frontiers na pewno nagram, ale... Po drodze może dojdzie jeszcze Overwatch TikToka. No i subcio. 3017 Czemu to tak wyglądało, że ja się ześlizgnąłem? Tam ewidentnie nie mogę tych kryształków zdobyć. Bo wiewiór od razu w ogóle zjeżdża z tego toru, tak jakby, nie wiem, to było zaprogramowane, że nie mam zdobyć tych kryształów. Z dupy żeśmy, kurde, pocisnęli tę skrzynkę. Checkpointik jest?
Dobra, tam nie można się dostać, bo tam jest blokada. Akurat widzę, że tam jest ta znajdźka, której nie mogę ogarnąć, ponieważ nie mam wystarczającej umiejętności. Spadajcie stąd, myszy głupie. Myszy na strzała. Nic tutaj nie ma poza kryształami. Szkoda. Po lewej, jak i po prawej, nic nie ma. The Ice Mountain. Czyli tu będziemy mieli już następny poziom. Ale my sobie chyba go zostawimy na następny raz, chociaż dobra, przynajmniej początek zrobimy, żeby nie było tak chamsko, że 57 minut, a już odcinek się kończy. Zróbmy, żeby według tradycji była ta godzina. Jak wygląda nasz status? Jesteśmy w drugim poziomie. W pierwszym poziomie tylko jeden fragmencik żeśmy zebrali. Zobaczymy, jak tutaj będzie. No tutaj, jeżeli chodzi o statuetki, to być może zdobędziemy jedną. To jest chyba babcia Sida, o ile dobrze rozpoznaję po miniaturce. Bardzo fajny klimacik nas tutaj wita. Szanuję za coś takiego, bardzo. Kiedyś nadejdzie dzień, gdzie otworzę te wielkie wrota i przejdę tam. A na razie to niestety muszę tylko się zadowolić tym, że widzę te wrota, ale otworzyć ich nie mogę. RIP. To w ogóle zbierzemy skrzyneczkę, bo zauważyłem, że jest. A warto zbierać takie rzeczy. No serio, bez żadnego sekretu. To naprawdę, kurde, wyglądało obiecująco. A tutaj? Tu nawet nic nie mamy. To jest, kurde, makabra. Serio, spójrzcie w ogóle sobie na tę ścieżkę. I nie powiedzcie mi, czy to miejsce nie przypomina wam jakiegoś sekretu z ukrytą statuetką, czy z czymś. Serio. Bo to tak wygląda. Bo to tak po prostu wygląda. I proszę się ze mną nie kłócić, bo ja wiem lepiej, co dla mnie wygląda jak sekret. Dobra, mamy tutaj sobie autosavik, mamy równo godzinę, tak więc... Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tej otóż gierce i o przygodach Wiewióra.
Jeżeli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Wpadajcie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, TikTok oraz Twitter. W szczególności tak, na Instagramie będziecie mieli powiadomienia o filmach, które tutaj publikuję. Jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, no to na Instagramie bankowo będziecie je mieli. Na grupy na Facebooku, na Discordzie się ze sobą integrujemy, informuję was o live'ach, odcinkach, co tam się u mnie dzieje, co tam planuję, jak się czuję i tak dalej, i tak dalej. Na TikToku robię ekskluzywny content od czasu do czasu z shortami, których nie znajdziecie na moim głównym kanale i też często pojawiają się najpierw tam shorty, by później pojawić się na YouTubie. A na Twitterze dosyć często komentuję rzeczy związane z internetem, jakieś takie newsy i inne tego typu duperele. Tak więc jeżeli chcecie mieć ze mną kontakt, to śmiało obserwujcie. To by było na tyle. Po raz ostatni powiem, że nagrywałem 22 lutego, tym razem o godzinie 13:03, bo teraz kończę tę sesję, tak więc dzięki za uwagę i na razie.